Już po raz czwarty w Poznaniu odbyły się zawody, których celem jest wyłonienie najszybciej biegających kelnerów i kelnerek. Tym razem uczestnicy musieli poradzić sobie z bardzo trudną trasą, czyli nierównym brukiem poznańskiego Starego Rynku. Panowie mieli do pokonania dystans 250 metrów, a panie 150. Pomysł wziął się z chęci zabawy i trochę integracji środowiska gastronomicznego. I jak się okazuje, już czwarty raz nam udaje się zaprosić kelnerów i inne restauracje do też współpracy przy biegu. W tym roku to już jest czwarta edycja poznańskiego biegu kelnerów Winebridge. Są dwie kategorie. Biegną oddzielnie kelnerzy i kelnerki w obuwiu na wysokim obcasie. Tak, ale tylko kelnerki biegną na wysokim obcasie. Panowie mają trasę około 250 metrów, a panie 130, z tym, że one właśnie mają dodatkowe utrudnienie w postaci wysokich butów. Nasza ogromna prośba będzie o zwolnienie tempa. W zeszłym roku panie po prostu pobiły wszystkie kategorie prędkości. A dlaczego tak walczą? Bo walczą o nagrody. Mamy naprawdę wielu sponsorów i firmy współpracujące z nami i myślę, że warto biec. Zawód kelnera to taki zawód czasami niedoceniany, a to trudna praca. Kojarzą tą restaurację, trudna, bardzo trudna. Trzeba być precyzyjnym, inteligentnym, uczciwym. Trzeba się też umieć bawić. A czego można życzyć kelnerom? Bo dzisiaj świętuje. Myślę, że słońca i wielu więcej okazji do świętowania takich jak poznański bieg kelnerów Winebridge. Zawodnicy musieli jak najszybciej dobiec do mety, nie upuszczając ani nie rozlewając niczego z rzeczy niesionych na tacy. Zadanie trudne, ale chętnych nie brakowało. Ćwiczenia trwały już około miesiąca. Więcej informacji można znaleźć na naszym fanpage'u na Facebooku. Zdjęcia z przygotowań łącznie z filmikami. No było ciężko, muszę przyznać. Łącznie z tym, że potupiliśmy dużą część zastawy naszej filmowej. Z czym będziecie dzisiaj biegać? Dzisiaj będziemy biegać z butelką wina i z pokalem wypełnionym piwem. Rozumiem zadanie wymagające precyzji, opanowania, a płyta Starego Rynku też nie sprzyja. No, co roku niestety wszystko utrudnia powierzchnia, po której biegamy. W tym roku dużo trudniej, bo płyta Starego Rynku jest specyficzna, natomiast mam nadzieję, że dziewczyny sobie poradzą, bo chłopcy są w dużo łatwiejszej sytuacji, no bo mają płaskie buty, tak? A dziewczyny mają minimum 5 cm obcasa, więc będzie trudno. Jak liczna grupa Was reprezentuje? W tym roku jest 15 umberciaków, zapraszam serdecznie. W przyszłym roku, jeżeli ktoś nie dobije w tym roku, jest fajna zabawa. Mam nadzieję, że w tym roku będzie jakaś nagroda. Jako pierwsi biegli panowie. Na metę dotarli wszyscy, jednak niewielu udało się dobiec z niesionymi na tacy szklankami i butelkami. Zbyt dużo nie wylałem, ale niestety gdzieś na samym końcu przybiegłem. Ale bardzo pozytywne wrażenia, także polecam. W przyszłym roku będzie pan startował? Na pewno. A jak trochę lepiej trzeba się przygotować, bo tak teraz bez żadnego przygotowania to jednak ciężko. Jeszcze pogoda też, prawda, nie sprzyja. No tak jak widać, się leje po... Ale jest satysfakcja, że się udało, tak, prawda? Tak. Bo szkła było słychać, jak się... No tak jak widać, trochę piwa się wylało, ale na całe szczęście wszystko tutaj dotarło do mety, także jestem zadowolony. Czyli kelner na piątkę. No, powiedzmy, że tak. My gratulujemy wszystkim tym, którzy odważyli się wziąć udział w biegu i mamy nadzieję, że w przyszłym roku impreza dostarczy równie wielu emocji, co tegoroczna.